niemieccy klienci pokochali złoto, to jest niewątpliwy fakt. W tym roku prognozuje się, że w Niemczech klienci indywidualni kupią około 120 ton czystego kruszcu. W Polsce dla odmiany, według różnych szacunków, bo takich bardzo precyzyjnych danych nie ma, to jest między 7 a 10 ton, w związku z tym widać, jak duży dystans między nami jest. Natomiast, jak pokazuje doświadczenie, podział swojego majątku, dywersyfikacja tego majątku pomiędzy różnego rodzaju aktywa, w tym spora część w złocie, sprawdza się doskonale. No ten taki stereotyp niemieckiego emeryta nie bierze się z niczego. Niemcy na starość mają z czego odłożyć, mogą podróżować po całym świecie. Takie podejście, jakie prezentują niemieccy klienci, jest bardzo dobre. Wszyscy, którzy lokują środki w złocie, widzą, że to jest coś, co zawsze im się przyda. No to można popatrzeć, a w sytuacji, kiedy będzie to konieczne, po prostu skorzystać. I to jest bardzo dobre, racjonalne podejście